Cześć Mirek. Cześć. Siemu widzowie. Cześć Maciek. Siemu. Mirosław. Przywitaj się z widzami. Dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcineczku będziemy naprawiali O, to jest KX-ik. Nie KX-a, tylko Derby Sende. Ziomek kupił już silnik do niej. Zaraz się dowiecie, jaki to jest silnik. Ogólnie chłopcy przyniesiemy się tam. Tylko najpierw będzie trzeba złożyć rusztowanie. To ja na faście złożę. Przyniesiemy halogeny też tam. Zaraz naprawimy tamten halogen. Bo znowu nam żarnik, no żaróweczka po prostu, wiecie, no dead, is dead zrobiła. Do silnika. Śruby masz do silnika? No. Bardzo dobrze. Ale jaką ty masz, kurczę, dobra, pokażę, widzą i tak przecież dzisiaj będą oglądali ten film. Jaką fajną ty masz stopkę. No widzisz. No. Chcesz do KX-a? No właśnie, ja nie wiem, czy ona się nie uśmiechnie zaraz. Tutaj patrzę już na patencie, tak zrobione, żeby tutaj też była ta pompa, chyba ta, no, żeby mieszankę dawać od razu do baku. A, bo to twój gaźnik. Ty bez gaźnika kupiłeś, tylko sam silnik cały ten. No. No. Dlaczego nie kupiliśmy CBR-ki? Strasznie chodliwy towar, po pierwsze. Dzwonisz do chłopa, mówi, że już dawno go nie ma, nie usunięte ogłoszenia. Druga sprawa to cena. Ten silnik od Derby kosztował parę stówek, a tam już trzeba liczyć tylko gdzieś koło tysiaka, nie? Ponad tysiąc, no. No, a tutaj mamy całą instalację już i tak dalej do tej Derby, a dla ziomka wiadomo, chce się jeździć, nie ma czym. Jeździ na kosiankę, wypożycza motory. No tak będzie miał chociaż tą Derby sobie trochę popyrkać i czasem sobie szaga KX-em weźmie czy co i będzie git, nie? Chodzi o to, że po prostu mają się koła kręcić. Zobaczymy, no, ile to pojeździ. Te DB50 to raczej nie mają za dobrej opinii. Ale żeby chociaż pochodził trochę, nie? Ty, ale instalacja chyba ta sama, ty, bez kitu. To samo. To samo. To nie będzie bujanki chyba z tym nawet za bardzo. Ty, trzeba sprawdzić olej przekładniowy, czy jest. Jest coś tam, można trochę dolać, bo mi się tu trochę wlało, ale tak? Jest. Ja mam od Kawasaki za jej dobry olej. No to trochę dolejemy, jest. Później mam też Borygo. Później zmienię go. No. Tylko posięgnąć. Może żeby dzisiaj do domu, może się uda dojechać. Ty, no spróbujemy. No. O, tam romecik w tle. Z buty to mi się nie masz wyrazać. Wkładanie silnika Derby Sendy. DB50 mówisz, ta? Chyba ta. Ja to się na tym nie znam, to nie wiem. Trochę musisz, o tak, o cyk, fuch. Siedzi. Dobra, można jeździć. Uśmiech, chłopaki. Siemadero. Dobra, wsadziliśmy silnik, mieliśmy trochę problem z tą łośką tutaj, ale kolega parę kopniaków dał z tyłu koło tam, żeby wahacz się ustawił elegancko i teraz jest gituwa. Dolejemy trochę oleju przykładniowego, nie wiem, do Kawasaki takiego zalewałem, 80-90 motula. I kurczę, no kawa na tym hula, nie mam nadzieję, że silnik będzie git, jakiegoś gruzu nam nie sprzedał gościu, co? No. Takiego kurde oleju zalejemy człowieku. Ty, ja nie chcę tej stopki, cześć, bo tu już takie frezy wywalone są. W stopce? No, człowieku, frezy w stopce są zarobiste. Tak? No kurczę, jak zaraz zobaczymy, nie? Dobra, żartowałem. Czekaj. Nic nie, nie będzie. Ty, fajnie by pasowało do tego sali. Ale to aluminiowe jakieś, nie? No, to aluminiowe. To a patrz, podpisane nawet senda. No, tak samo. A jak to chłop może szmugluje takimi kurczę rzeczami, co? No. Ja myślałem, że gości po prostu sobie kupił silnik inny. Podpisujny, to w sumie. Bez kitu. Znaleźli, można. Namieszaliśmy tyle tych kartoników, bo kręciliśmy trochę tych śrubek i nie mogliśmy w ogóle do Derby Sendy znaleźć części. Znaczy części tych śrubek, nie? Ale znaleźliśmy. Gościu nawet stopkę podpisał, że senda, nie? My też tak musimy teraz kartoniki podpisywać. Motorynka, kadecik, Java, senda, Kawasaki. Bo to kurde dzisiaj tak już się motaliśmy i myślę, no nie. No nie znajdę. Kurde, z tą chłodnicą, nie wiem, wiesz, Miśka? Co? Zobacz, jak to kurde ono podróżować. To trzeba będzie dokręcić państwo. No tak, tylko za co to dokręci. O to chodzi. Ale co ty mówisz o czym? O chłodnicy. A ja mówię o stopce. A, no to ja wiem. Co? Pokaż mi tą chłodnicę. Pokaż. Ja tam wziąłem paczkę trytytek dla ciebie. Twoją zresztą. To od góry chyba śrubka jakaś, albo tu... No ale tu w ogóle nie podchodzi pod te mocowanie, nie wiem jak to mówić. No bo to zwichrowany jest motor. No jak to, jak powinno to być? O tak o. A. No. Czekaj. A i chwila i będzie dobrze. A ja to tylko jedną miałeś chłodnicę czy dwie? Jedną. Jedną, tak? Tak, że to na dół mi się też nachodzi. O stary. No to dobra, dół się wpasuje. No, o. A to jak tą będziemy tu przykręcić?
A ty to miałeś przykręcone w ogóle? No. Na pewno nie. Był. A Badziek do ramy dochodzi, no jak? No i styl. Ale zobacz, no. No to w sumie jest bardzo możliwe, że nie miałem. No. No. Tylko tu ja sto przykręci śrubkę. Ale jak tam zdało lipi nie ma, to jak? Pokaż to. A tu może było taki kawałek metalu jakiś taki, że... No było chyba coś czerwonego. Nie? Właśnie daj kamerę, ja pokażę widzom, nie? Spójrzcie mordeczki. Tutaj o nie, tam dół już jest wpasowana chłodnica. A to jest tak, i to teraz nie dochodzi do tego. Więc I think, że tutaj było takie ucho, ja w baszeniku miałem do butniczków, nie? Że tu się przykręcało śrubkę i tu i to wtedy się trzymało. Ty masz coś takiego w pudełeczku? No nie ma. Nawet nie wiem, gdzie to pudełeczko. Kurczę, rękawice miałem, nówki zgubiłem. Ja to i tak się dziwię, ty ponad miesiąc czasu już pracuję w robocie i za każdym razem miałem rękawiczki na wymianę. No, aż dziwne. Dobra, ja to myślę, że tutaj da się coś takiego, albo da się trytytkę. Zobaczymy zaraz, no. My zrobimy w miarę tak ten sprzęcik, żeby chociaż kurczę on pojeździł parę dni dla kolegi. Nie no, kurde, zobaczymy jak silnik będzie chodził. Dobra, jaki my tu mamy tutaj? Tutaj mamy od Roxa chyba. Foxcore. Ty, wiesz co, ja... Tak, to jest na pewno kartonik od twojej derby, bo ja widzę to. To było w twojej derby. No to przed chwilą odkręciłem i wrzuciłem. No. I to też wrzuciłem. To jest od Roxa, pamiętam, filterek. Ogólnie to tak. Teraz, następnym razem, jak będę miał chwilę czasu posprzątać garaż, nie? No. Ja kurczę wezmę, bo mam nowych kartoników trochę. Poprzerzucam te kurde różne śrubki i części od tych motorów i to podpiszę, bez kitu, bo to jest porażka. Od Baszana to mam 3 kartony, jeszcze tyle nowych części, tych cylindrów, kurde, tłoków, ludzie. Jak ktoś ma Baszana i potrzebuje jakiejś części, to oddam tanio w miarę. W miarę. No. Dobra, ty, tutaj nie ma czegoś takiego. Okej, okay, szukamy tego ucha. Ale tutaj niedużo roboty strasznie zostało, tak szczerze mówiąc. Jak to podłączymy, to najpierw sprawdzimy, czy jest iskra. A, i tutaj, czekaj, ty masz seryjny gazik teraz w derby, nie? Jeżeli to będzie śmigać, to można spróbować mój odroxo 21 mm wsadzić. A to już nie dzisiaj. Nie dzisiaj. Dzisiaj tylko, żeby go odpalić, zobaczyć, czy to będzie chodzić. No. Dobra, ziomale, spójrzcie. Tam ziomek, kurczę, wydeszczyk już będzie montował do sendy. Nie pasowały kostki tutaj od tego modułu do zapłonu, nie? No to na razie po prostu połączyliśmy je w taki sposób, żeby sprawdzić, czy będzie iskra. Iskra jest elegancka. Tak więc ziomo teraz bierze się za to, żeby tutaj zmontować właśnie wydeszek. Ja idę po wodę, bo mamy koncentrat i zalejemy tutaj właśnie boryga do silniczka. Założymy zbiorniczek i będziemy próbowali to odpalać. Tak więc jest picobello. Może ta padaczka niedługo będzie jeździć. Cieszysz się? Będzie luks. No. Jak odpali, to będzie git. Ja jestem sprzęgłym, wiesz, myślę, że nie ma tego pypcia. Jakiego pypcia? O czym ty mówisz? Może ja mam coś takiego. O co ci chodzi? Kurde, no patrz, masz jego sprzęgło, no. Majster. No i co? I ten, i tu było coś takiego, że wkładałeś taką linkę. Po prostu już wiem, tutaj, no. No. To nie wiem, co zrobić właśnie. To czemu ty nie mówiłeś, że ty nie masz czegoś takiego tutaj? No powiedziałem ci wtedy, jak jechaliśmy do... Ale ja nie rozumiałem, co ty w ogóle do mnie mówisz. Kurde, sam się nie rozumiałem. No, to czyli po prostu to ci odpadło, tak? No. Dobra, to ja zrobię teraz tak. Możliwe, że coś znajdę od Baszana, może będzie pasować. Kurde, dawca. No dawca, no. Miał iść na dawce do mojego kładzisza, to tuleje poszły. A reszta rzeczy pójdzie do sendy i będzie git, nie? Dobra, to poszukam linki od Baszanka, może coś da się wypatencić tutaj. Okej, borygo zalane. Linka sprzęgła nie ogarnięta, ale to będziemy ogarniać jak będzie jasno już. Bo tamta niby pasuje, ale coś się nie wciska, może jest za długa, zobaczymy jak będzie dzień. Póki co odpalimy, zobaczymy czy w ogóle to będzie chodzić. Jeżeli będzie chodzić, wbije się dwójeczkę. Przejedzie się kawałek majster, nie? No. Z czego nalewamy paliwka? Miras mówił, że to samoogon. Ewidentny. No i tego. I zaraz zobaczymy, może będzie pierwsze odpalanie po kurczę przykładce silnika, tak? Powolutku tylko lej to koczejszo, tylko ja ci będę trzymał. O człowieku. Ty dokręcałeś to? No.
To, że bez wydechu, to i tak powinien odpalić, nie? Nawet spróbujemy popchnąć, a chuj mi trochę było chyba. No to dobrze, to się doleje jeszcze pewnie pochodzić, to będzie trzeba dolać. Nie, bo zaleje go. Tak? No. Dobra, to próbujemy go pchać, ale do tego się nie nagra, bo tam jest ciemno i się nagra, jak po prostu będzie pyrkało, jeżeli to będzie pyrkało w ogóle, nie? No. Tam podokręcałem świece to wszystko. No. Napycha nie poszło. Dam teraz paliwkę pod świecę, dałem. I zobaczymy, co będzie. Kurczę, komprecha jest, iskra jest, to trochę tak jakaś lipa, ty. Jakby, kurczę, no nie wiem, o co chodzi. Kopkę bardziej do góry, tą. O, tylko. Stacyjka? Jest. Musisz odbić. Coś tam ciężko bija. O. Ty, 15, teraz coś burkło. Dobra, może napychę spróbujemy, bo jak ją tu odpalimy, to... Czekaj chwilę, może tych stopek u ciebie nawalone w tej sędzie? Ty nie wiem. Będzie ty, będzie palić. Kurde ty. Ciężki temat, bo jak dasz pod świecę, to odpala paliwo. A jak nie dasz pod świecę, to on nie odpala, nie? Chuj, bo tak to pyrka normalnie, wiesz, jak dasz pod świecę, nie? Jest li... Dobra, ja zakończę ten film na dziś. No temat jest jaki jest, tak? Damy pod świecę paliwo, no to coś tam pyrknie. Nie damy pod świecę paliwa, a teraz wachę na pewno miała. To nie odpala. I obiektyw mam cały brudny. Tak więc... Będziemy kminić nad tym już po prostu, kurczę, jak będzie jasno i ciepło, a przynajmniej cieplej niż teraz. Mi tu już nos zamarza. Ja już jestem zmęczony, bez kitu, kurde, dzisiaj tyle roboty było, odwalone, to za mało, jeszcze ta derby trochę mnie zdenerwowała. No, strzeleczkę. Ja chcę pójść poza kadrem kamery. Ty mordo, a przytrzymasz jeszcze to? No. Ręce ci się trzęsą, czy nie? Chcesz 100 gram? Dobra, dawaj chyba. A nie, bo to będzie za nisko dawaj. No właśnie, tylko żeby ci ręka się nie trzęsła. Ja nie wiem czemu, ale strasznie słabo zabarwia ten kurczę kastrol, nie? A jak to kiedyś jakiś odcinek był, że nagrywałeś i taty pytałeś, jak mieszankę robiłeś w stolarni. I taty mówił, żebyś się nie pomylił, żebyś do gardła nie wlął. Pamiętasz? Z Roxem coś było. A coś może być, no. A no to co ja zrobię, no czasami, czasami coś mi się... Ty, ja nie zapał, dobra, ja coś jest. Tego, no, coś się wleje do gardła niechcący, no. Wlewa to wszystko? No gdzieś wszystko, kurde. Czemu? Kurde, lekko wlej. Troszeczkę, idzie świeca. Ja pierdzielę. Alo? Ty, ja... Nie nagrywaj pod halogena, wiesz? No wiem. No wiem. Ale ja łapię dobrze, co ci chodzi. A, bo Maciek zakrył halogena, to no, daj, ja no. Przykręcę. A teraz widzisz? Coś, te twoje paluszki, coś przykręcone już. No. No. To, taka tu to. Fajkę, tak? O kurde. Czy ta fajka jest zwichrowana, wiesz? No, coś mi się zdaje. Czuję właśnie. Przecież. Ale iskrę daje, no. Mm. Iskrę ma luks. Dobra, próbuj ty kopać, bo ty masz dłuższe szkity. Bardzo wrócił. Zakładasz, że od pierwszego pali? Jeżeli to odpali od pierwszego, to ja jestem święty. A zakłada się dzisiaj ze mną o coś? Nie zakładam się święty, nic z tobą mówię. No. Ale to nie było kopnięcie. Ty coś próbowała chyba zagadać lekko. Ale zawsze lekko chodzi, ty. O! Będź chodzić, ty. Kalata wrócimy dzisiaj. No. O! Ty, ona jeszcze nigdy tak skopa nie zagadała w ogóle, nie? No. Bo tamta świeca motorynki ci mówię, była za krótka. Może i tak, nie wiem. Teraz to tak. O, teraz już nie. Niech falnia przed zachodem świecą, mordo. No teraz może paliwa nie ma, to a dawaj spróbujemy zbiornik założyć. No i z paliwem. I z paliwem, nie? No bo gaźnik jest wyczyszczony, picobello, to wszystko jest git. A wtedy jak my próbowaliśmy, no to tak średnio na jeże jeszcze to wszystko wyglądało, nie? Tak mi się wydaje. Weź no, załóż ten, bo ty lepiej zakładasz. Dobra. Nie mam zamiaru się smucić, tylko zatracić w tym co najlepsze. Ty, ale jak się uda ją ogarnąć tak, żeby odpalała i jeździła, to musimy ogarnąć też tylne koło później, wariacie.
O, to ono trochę zwichrowane jest, nie? Mi się podoba. Kurczę, fajnie, żeby odpaliło, to byłby problem z głowy. No. No. A ja tu paliwa jest trochę, ile ty dla kalaty wlałeś? Wszystko prawie. No to co ty, kurde, jak ty tak tego? Nie, no. Dawaj trochę dolejemy bak, bo to może być za mało. Kurde, lewy. Szef. Dobra, wygrałeś dwie dychy ze mną, dzisiaj zakład przegrałem, to ci mogę dać tylko tego paliwa. A jak ja ten zakład wygram? Bo ja się pamiętam. Mogę pokazać ludziom filmik, jest na telefonie nagrany. Nie, nagrany. Nie, spróbuję. No to jednak pamiętasz. Przypominałem się. I tak już mordę pokazywałeś. Nie pokazywałem, co ty gadasz. A sorry, to nie on. No i to właśnie tak tego, nie? No może być, że świeca chyba zła, no kurde, próbowaliśmy na motoryny świecy. No i znają palić. Byłoby miło, no. Ty nie, ty Yamaha Aerox robiła na świecy normalnie od motoryny. Albo od, nie, od kadeta, od Romecika. Dałem świecę do Yamaha Aerox i ona normalnie jeździła, nie? I na koła latała i w ogóle. Ty dawaj spróbujemy na pycha może. Kabelką? Nie. No to ja mogę. Tak? Tak, ale ty nagrasz. Dobra, dawaj. No dobra. O kurde, dobra. To ja pauzę zrobię. Chodź na drogę. Nie, dobra. No jest, nie ma. Miros gotuje. A to światło nie działają? No nie no. Jest żarówka. Drzwi trzeba tam zamykać. Tylne światło działa, no. Aż dziwne. Nie, te kierunki działały, ale to wszystko potem. Co ty mu zrobiłeś? Nie będę się nagrywać. A sorry. Od razu! Ty od razu pali, co? Ty, będzie chodzić! Ale na kopa nie chce iść! Zaraz pójdzie na kopa, czekaj! Ale widzisz, coś dwójka nie siada. No toż kurde, jeszcze bez wydechu i w ogóle. Dobra, co, ogarniamy wydech. Ej, on teraz wróci. Słyszysz? On wróci. Od razu wprowadzamy srendę tam, do tamtego pomieszczenia, gdzie ciepło. No. I robimy wydech. I wy dzisiaj wracacie srendą, tak? Wreszcie. No. A tu Jumzik jest. Mordy, co do Jumza, to jest ostry vlog, ten, będzie ostry filmik do tego, nie? Tylko to trzeba poczekać na śnieg. A. No. Będzie dobry film. Będzie. Dobra, to co? Teraz ja biorę te wydechy, to tamto i zaraz zrobimy to. Co? Biorę kawę, ja do domu, dobra? Pajak skwierczy, Miras tam obraca kotlety. Elegante. Tak, Rygo. No tylko, żeby twarz nie było widać. Skupiony elegancko. Weź ty opowiedz tą historię z tą sendą, jak wy wtedy ją tego... Jak co? Jak ty ją zatopiłeś w rowie. Jak ją zatopiłem? No weź opowiedz, ja tutaj dla widzów to pokażę. Opowiedz tą historię, bo to dobra historia jest. To było tak, że... Zaczęła się szkoła. No. Nie, to pojechaliśmy ten. Z tej szkoły? Na takie ognisko motorami się przejechać, ja byłem z kalatów. I to wtedy zima było i te roztopy takie były. No. I na polu było tego wody po... No może, no nie wiem, no. Po ponad kostki jechałem, jechaliśmy tym polem. A nie wiedziałem, że na tym polu jest rów, a ja przodem jechałem. Mhm. I w ten rów i tylko widzę motor i idzie do dołu. I jak to? No i Tyszka tam motor rzucił, motor w szklam pod wodą, bo głęboki rów był. Ale centralnie pod wodą się schował. No nie było widać motoru. No, i ten, ja tylko widziałem bąbelki jak ten. Chyba nie wiem, wydech mi zostało czy czym. No. Maciek to krzywdzi. I wyciągnęliśmy. Tak, i ten, z Tyszko tam bieg rzuciliśmy, wodę z wydechu wylaliśmy. I odpaliłem jeszcze na chatę rzuciłem z kalatu. No. Czekaj, a ty co, ją przychylałeś i wydechem woda leciała po prostu, tak? No, jeszcze z klaty. I jeszcze odpaliłeś tą sendę i wróciłeś do domu. No, tylko jest mi tak, że telefon zatopiłem. A. No, ale to jest tam. Telefon pewnie więcej warty jak ta senda, nie? Nie no. Żartuję. Fajny telefon był. No to nieźle, no i to właśnie to jest historia Maćka o tej sędzie, nie? Jak to właśnie, jeszcze kurczę. Stoczkowy był. Stoczkowy? No, stoczek był wchodzony. A, trzeba tobie filtr tutaj jeszcze założyć, właśnie, bo ty kurde teraz jeździłeś, to bez filtra odpalałeś. Ty, wrzucisz filtr, ten wydeszek i coś może kurde będzie z tego jeszcze, nie? Może trochę pośmiga. Tutaj musi śluba. Czaj, czaj. Wydech tam się mało. A ty Kalata, opowiedz historię z kładem, co robiłeś kiedyś, jak twój tata nie wiedział, że ty jego podpierdzielasz. Lepiej nie, Kalata, co?
Masz jakąś ciekawą historię o kładzie? Nie, spokojnie, łańcuch czasami spadał. Ręce brudne miał. Nie, no jakiś taki. A jak z Maćkiem wyskoczyłem na zwirowni, to było kurde przegoda. No to dawaj. Nie, nie opowiadaj. Opowiedz no. Nie, by jakiś tam. No co, no truja, wyskocznia. I leciałeś tak. Jak sam skakałeś, to tam było. A, co ja w drzewo walnąłem. No, ja rozpędziłem się tak... prawą mańkę poleciałem. No. A ja w lewo odbiłem. I w drzewo, kuro. I w drzewo, ty. Maciek to tak, kurde, się wystraszył. Ty, no ja pamiętam jego emocje, jak on do mnie przez telefon zadzwonił jeszcze i powiedział, co zrobiłeś, nie? Ja tak truję Max odcina i lecę, ty. A tak długo się leciało? O, właśnie. No. Długo w powietrzu byliśmy. Tak mi się zdawało przynajmniej. Ja no tak jest. Ja na początku nie wiedziałem, o co chodzi. Jeszcze kolata przed górką gazem nie odpuścił. Leciał dla kita, ty. Truja pełna kita i polecieli. I to we dwójkę na kładzie, tak? No. I co, wy polecieliście w drzewo i też drzewo połamaliście. Taka no. Była górka. Przelecieliśmy jakby jak są podjazdy, po podjazdach. No. Podjazdów zlecieliśmy na dół. No. Parę walnęliśmy, bo był tam wbity. No i pod drzewo. No. I tak nasze przygody. No, a ja w tym samym miejscu, gdzie oni wyskakiwali, to właśnie opowiadają, że polecieli w prawą stronę. To się akurat nie zdążyło nagrać. I kurczę, ja poleciałem w lewą stronę i też w drzewo poleciałem. Tylko w porę puściłem właśnie kierownicę, nie? Bo motor poleciał, a ja upadłem sobie po prostu na glebę. I to tak śmiesznie wyglądało i wtedy się już nauczyłem właśnie, że łapy spompowane to lepiej odpuścić. Wrzuć ten moment do odcinka tego. Ha. No ja to właśnie wrzucę, te wasze historie, bo to dobre są historyjki, kurczę, jak to się działo. No i właśnie jak wylądowałem, to mi jakaś ręka została na manecie i ten motor pojechał sobie przed siebie jeszcze przez chwilę na nim, nie? Ten moment z klipsy, masz to? Jak leciałem, właśnie nie mam. Właśnie nie mam, kurczę, ja chciałem wcześniej to dla ludzi wrzucić. No, dobra Mira, spuścisz muzę? Ja spauzuję mordeczkę. Nie no, już jak odpaliła raz, to musi odpalić. Od razu. O, i z wydechem lepiej chodzi. No ale pali, lepiej chodzi z wydechem. Od razu inaczej. To było pewne, że wiesz, bez wydechu trochę gorzej chodzić będzie. Dobra, niech sobie. Teraz elegancko odpaliła i z wydechem i chodzi sobie. Ty, normalnie chodzi. Normalnie się wkręca. Tak więc co, mordeczki? No kurczę, jednak wydech robi robotę, tak? W dwusuwie, nie ma co tutaj gadać. Powiem wam tak. Będę kończył ten odcinek. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapy w górę, komentarz i tak dalej. I tyle, nie? Do zobaczenia w następnych filmach. Ja już dzisiaj odpuszczam nagrywki totalnie, bo dzisiaj cały dzień byliśmy w garażu. Robiliśmy motoryne, później mieliśmy chwilę przerwy na ogarnięcie. Zrobiliśmy sendę. Super, teraz z wydechem dużo lepiej chodzi, od razu wiesz, tak kurde no słychać to, że jest git. I co, no założymy jeszcze filtr powietrza dla niego, no bo dzisiaj wracacie sendą, tak? No tak. No i tyle. Tak więc już kolega, który mnie często nagrywał i pisaliście, że nie mam oto, no to coś tam sobie będzie mógł trochę pojeździć gdzieś tam sobie tego po polach. A ja na razie to będę chyba działał tutaj w garażu i kręcił śrubki w tych starych klasyczkach, bo Kawasaki no... Jutro jest poniedziałek, chłop, mamy się do mnie odezwać. Bo tam gdzieś maila coś tam wysyłał odnośnie lak do kogoś tam jeszcze, a jeżeli coś tam będzie mi nie pasowało, no to po prostu poprowadzę do kogo innego i tyle. Zobaczymy jeszcze, nie? Tak? No. Chcesz coś powiedzieć na koniec? Nie. Już nie chcesz? Nie. Jej, mi się chyba też już wszystko wyczerpało, co miałem powiedzieć. Tak więc co, mordeczki, strzeleczka.